tutaj możecie pracować, ale tak naprawdę cały ciężar ciała idzie tu, nie jest w ciosie. Dlatego bardzo dobrze, jak już macie na początku tego faceta, jest trochę zmęczony, było trochę roboty, pan poszło wszystko, tak, macie go, wstajecie, tak? To jest ważne. Cały czas jest kontrola, to jest mega istotne. Nigdy nie idziemy tu, bo nawet jeśli macie go, kontrolujecie go, bo tak naprawdę on wyprostuje biodra, tracicie kontrolę. Wasz środek ciężkości musi być cały czas spoczywać, musi być cały czas presji, tak? Cały czas stóp. To jest też dobre, bo potem możecie iść do giry, o czym rozmawialiśmy, ale cały czas macie presję, tak? On jak się będzie kręcił, wy go cały czas kontrolujecie. I teraz, nigdy nie zwalniamy uchwytu jednocześnie. To co wam mówiłem, że macie go świat, o kurwa, padł, nigdy. Bo on zaczyna być mobilny. Może pójść do giry, tak? Już nie macie kontroli. Zawsze wstajecie na dwa, pracujcie tam, macie go, hop. Jedna trzyma i wbijać w gwóźdź. Tak? Zawsze w ten sposób. Dlatego jesteśmy tu. Kontrola. Pa, pa. Wracamy. I robota. Stajemy. Druga. Pa, pa. Powrót. Kontrola. Raz, raz. Powrót. Ok? Cały czas tymi biodrami swoimi napieramy. Cały czas masz go czuć. Zobacz, on w tej chwili ma przejmowane, bo widzisz, ja go cały czas kontroluję. Ja zdążę mu tutaj nasadzać, jak kozie za obiec. Jedziemy, robot. Całą uwagę z cisza panowie, nie gadamy tak. Bo zaraje, który uczy. I to Generalnie ta sytuacja to jest wymarzona, ale praktycznie dla kogoś, kto ma pojęcie, się nie zdarza, że w momencie, kiedy się umusicie, on wam zostanie tak. To pierwsze, co on zrobi, jak się zorientuje, że nie skręci bioder, ciśnie kolano. Ok? To jest najczęstsza sytuacja. Jasne? Jest, w tym momencie nie ma fizycznie możliwości kontroli ręki. Ale możecie zmienić uchwyt i zanim wstaniecie, jest uchwyt do biodra. I teraz, jak ja wstanę i on będzie kontrolował, ja cały czas pracuję, bo tu kontroluję go, blokuję. On może się tam próbować tej ręki ogryzać, ale wy z góry przybijecie mu dwie lufy i to jest w dupie. Ok? Jak najczęściej dochodzi do tego uchwytu. Większość ludzi ma nawyk do pracy w ten sposób. I podstawową obroną jest to, co robiliśmy na początku. Ten moment. I jak ściągniecie rękę, nie ma nic lepszego, jak od razu kontrola i praca. Ok? Oczywiście jest moment, kiedy możecie przechodzić, to co zaraz będziemy robić. Ale może być tak, że zostało 30 sekund rundy, macie przewagę, macie robotę. I to, o czym wam opowiadałem, że w tym momencie na chwilę kontrolę
coś się stanie, tracicie kontrolę, oś obkręci, zejdzie, cokolwiek, tracicie pozycję, jest ryzyko. Możecie zrobić tak, że wejdziecie, hop, czy tu rękę, hop, oś się skręci, biodrem, łamiecie go, tam i wracacie, bo macie 30 sekund i chcecie popracować z góry. Nie ma sensu ryzykować, ok? Więc jak wygląda to ćwiczenie? Jesteśmy tu, hop, wstajemy, on nawet jak go cały czas kontroluje, sięga. Tu, już jestem w dupie, nie sięgnę, ale tu jeszcze cały czas go kontroluje. Ok? I taka sama robota. Dwa gwoździe, wracamy. Dwa gwoździe, wracamy. Dwa gwoździe, wracamy. Tu cały czas presję. Cały czas, to jest mega istotne. Ok? Cały czas jest tu robota. Tak, dobrze, dobrze, ale. Jeśli znajdziemy się w sytuacji, kiedy ktoś wstał i prędzej czy później rozepnie gardę, co będzie robił? Tu będzie próbował, ale tak naprawdę jest w dupie. Będzie próbował odejść, tak? Zepnie tylko się do momentu, kiedy jest tu, żeby się stabilizować, ale to tak naprawdę nie jest dla niego dobra pozycja. On musi jak najszybciej odejść, tak? I co robimy, jeśli jesteśmy w takiej sytuacji, że czujemy, że on rozpiął i są nogi? Nie zajmujemy się ryjem. Zajmujemy się girami, to straciliśmy kontrolę. A pierwsza jest kontrola, a potem jest bicie. Dlaczego nie? Bo tu jest cewa, jest odepchnięcie, pam, kopnięcie. Nie kontrolujemy już pozycji. Ok? W tym momencie rozpiął, pan przełożył, jesteśmy tu, przełóż stopy. To co robimy? Kontrola. Nie jesteśmy pochyleni, kontrolujemy nogi, kolano, odchylamy się. Ok? To jest to, tu łapiemy kontrolę. Stąd, jak najbardziej, bijemy, ale cały czas kontrolę. Jasne? To jest ten moment. Ale, jeśli uda wam się zamknąć go do środka, tym lepiej. Jeśli złapiecie go tu, to możecie go skrócić i macie znowu robotę. Najczęściej on będzie rozwoził kolana na zewnątrz, tak? I ciężko wam będzie, jeśli on was szybciej zablokuje. Wtedy nie martwcie o to, puśćcie i tu go ciśnijcie. Tu, żeby pójść po tej nodze. Bo jak po niej pójdziecie, tak? To zobaczcie. Pójdziecie. Tak? I tu macie kontrolę. Nasza robota, jesteśmy tu, łapiemy, kontrola, hop, cedr, kontrola, ok, cedr, kontrola, na razie nie przechodzimy, zaraz przejdziemy, ok, jedziemy, czyli jesteśmy tu, poczuliście nogę na biodrach, tu jesteśmy, pracowaliśmy, przełożył, jesteśmy tu, tak, ten moment. Nie, jeszcze, dobrze. Dobra. Jesteśmy tu, tak? Próbowaliśmy pracować, uchwyt zerwa. Czujecie, że poszła pięta. Gira, hop, tu. Bach, kontrola cały czas presji. Ok? Na razie. Robimy? Zobaczcie, widać po Łukaszu, po minie, bo on jest rozciągnięty. Nie ma jak się ruszać, dobrze to zrobić, tak. nie ma miejsca, gdzie uciekać. Tak, co jeszcze? Bam, macie idealną pozycję do skrętki, tylko nie idźcie po nią za szybko, bo tu macie zajebistą pozycję, pam, i ewentualnie możecie pójść do giry. Nie spieszcie się nigdy.
Zawsze pamiętajcie, w MMA ciosy są na pierwszym miejscu. Macie idealną pozycję, żeby go pootwierać. Tu macie czystą pozycję, żeby bić. Tak, pierdalajcie go. Ok? Tu zawsze po tą girę pójdziecie. To jest naprawdę mega stabilna pozycja do tego, żeby bić. Zobaczcie, co się dzieje. Ja tylko biodrami go kontroluję. Noga to jest ryzyko, jest strata pozycji, nie? Tak. I ten przypadku do polu. Tu pan wchodzi wszystko jak miód. I teraz ja nawet mam o tyle dobrą pozycję, że zobaczcie, on mi nie cofnie tej giry, ja mam dwie ręce. Choćbyś chciał. Ok? Zwróćcie jeszcze na to uwagę. Chwilkę, ta sama osoba. A, też dłoni. Tą drugą stronę też tam. To te zamknięcie tu było tam. No, dobra. No, aha, tak. Bo mi nie widać, że jest lepiej.